Witam serdecznie, nazywam się Michał Domaszewski i dzisiaj opowiemy sobie o bólach głowy. Co gdzie boli w głowie? Tytuł myślę, że jest jasny. Powiemy sobie najpierw o lokalizacjach, na przykład czoło, na przykład tył głowy i powiemy, co najczęściej powoduje ból w danym miejscu. Dlatego bez zbędnych ceregieli zaczynamy. Boże, czy pan się czasem myje? Po co? Przecież się pocę. Zaczynamy oczywiście od lokalizacji, jaką jest co? Tutaj tył, kark, potylica, czyli generalnie tył naszej głowy. Co powoduje ból w tej części naszego ciała? I uwaga, z mojej praktyki powiem wam tak, najczęściej przyczyną tego bólu jest co? Nadciśnienie tętnicze. Oczywiście nadciśnienie tętnicze może objawiać się na różne sposoby, ale najczęściej jest to ból, którego nie możemy zbić w cudzysłowie lekami przeciwbólowymi. Dajemy na przykład ibuprofen, dajemy paracetamol pacjentowi, a ten ból nie spada. I wtedy pacjent wpada na pomysł, a sprawdzę swoje ciśnienie i w tym momencie jest na przykład ciśnienie 200 na 100. I to właśnie jest bardzo charakterystyczne dla tego bólu. Czasem temu bólowi oczywiście towarzyszą zawroty głowy. Co jeszcze może być przyczyną oczywiście tego bólu tutaj z tyłu głowy, tutaj tego karku, szyi też, potylicy? Oczywiście zwyrodnienia odcinka szyjnego kręgosłupa. To oczywiście przyczyna tego najczęściej leży w tym, że całe życie robimy tak. Tak, czyli na przykład schylamy się w pracy, bardzo często robimy tak. Więc tutaj jednym słowem może w przyszłości być kiepsko, tak? Czyli te nasze kręgi po prostu nie działają tak jak kiedyś, nie są już takie zdrowe, no i po prostu dochodzi do zwyrodnienia i w konsekwencji coraz częstszych bólów, w tym bardzo mocny, silny ból właśnie w tej okolicy, to może być krwotok podpajęczynówkowy. I uwaga, nie myślę, że każdy z nas, kto to ogląda, nigdy takiego bólu nie przeżył, ponieważ jest to ból, którego nie da się zapomnieć i który na pewno spowoduje, że będziecie dzwonić po karetkę. To jest coś, co pacjenci opisują jako najsilniejszy ból w życiu. Co się dzieje? Krew przedostaje się pomiędzy oponę, czyli taką powiedzmy sobie otoczkę wokół mózgu, oponę miękką, a oponę pajęczą. I wypełniając tę przestrzeń dochodzi właśnie do tego ucisku, do tego bólu. Co jeszcze może się dziać? Oczywiście ta pozycja, o której mówiłem, może powodować wcześniej ból, jeszcze bez zwyrodnienia. Czyli na przykład stomatolog, który długo, długo siedzi tak, też ma tutaj napięte i w konsekwencji może go boleć szyja pod koniec pracy, ale oczywiście nie mówimy tu tylko o stomatologach, ale o przeróżnych zawodach, bo przecież większość z nas ma pracę siedzącą. Pije pan alkohol? A co, ma pan coś? O czym warto wspomnieć? Wypadek. Jeżeli ktoś z was kiedyś przeżył wypadek samochodowy i doszło do pewnego rodzaju ruchu, który nazywa się whiplash injury, to po angielsku oczywiście, to jest takie, taki uraz, powiedzmy, kiedy mamy taki ruch głowy, tak? Kiedy samochód na przykład gwałtownie hamował i doszło do tego ruchu. I w tym momencie niestety będzie nas boleć szyja. To jest troszkę oczywiście rzadsza przyczyna, ale nie należy o niej zapominać. Jeśli nie możemy zgiąć, jeśli tutaj w momencie, kiedy zginamy, prawda, nie możemy dotknąć brodą do mostka, jeżeli tu następuje sztywność karku, oprócz tego mamy oczywiście gorączkę, bóle głowy oczywiście ogólne, mamy też inne objawy, nie chcę zdradzać jakie, bo czasem nie wszystkie występują, to uwaga, zawsze zgłaszajcie się do lekarza, bo sztywność karku może być pierwszym objawem i miałem takich pacjentów, którzy tylko i wyłącznie mieli ten objaw, uwaga, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, czyli super poważna choroba, mająca ogromną ilość przyczyn, ale bardzo niebezpieczna. Tyle jeśli chodzi o tył naszej głowy. Oczywiście tych przyczyn jest dużo więcej, ale ja omawiam te, które uważam, że są najważniejsze. Idziemy dalej. Przechodzimy sobie mniej więcej do tej lokalizacji z boku głowy.
Co tutaj może boleć? Jaka tutaj choroba jest najczęstsza? Z mojej praktyki lekarza rodzinnego wynika, że uwaga, migrena. I tutaj jest taki haczyk, bo bardzo wiele osób uważa, że prawie każdy ból głowy to migrena. O, mam migrenę. Chociaż nie ma żadnych charakterystycznych cech migreny, to i tak pacjent uważa, że to jest migrena. I teraz uwaga, jak odróżnić migrenę od innych bólów głowy? Migrena ma parę charakterystycznych cech. Migrena po pierwsze jest bólem przeważnie jednostronnym, czyli boli po jednej stronie głowy, nie po obydwu, prawie nigdy nie boli po obydwu. Migrena charakteryzuje się bólem tak zwanym pulsującym. Każdy z nas, kto miał kiedyś prawdziwą migrenę, wie, że ten ból to nie jest tak, jakby ktoś uderzył, tak jakby ktoś kuł, tylko pulsuje. Co jest jeszcze charakterystyczne, ten ból trwa między 4 a 72 godziny i może być poprzedzony takimi charakterystycznymi objawami, na przykład zaburzenia widzenia, tak? Te oczywiście objawy mogą być bardzo dziwne. Może to być na przykład światłowstręt. To jest tak zwana migrena z aurą. Ją troszkę inaczej rozpoznaje się niż tą zwykłą migrenę. Natomiast charakterystyczne dla leczenia migreny jest to, że stosuje się tu głównie leki zwane tryptanami. To jest taka specjalna grupa leków, które jeśli lekarz rodzinny rozpozna prawidłową migrenę, też może Wam zapisać. I ja swoim pacjentom tę grupę leków najczęściej przepisuję na migreny, bo uważam, że jest najskuteczniejsza. Pan mi da te krople, ten antybiotyk, bo czytałem w internecie, że to pomaga. Okolicy, powiedzmy po jednej stronie głowy, niech to będą okolice już skroni, powiedzmy czoła, w każdym razie też ból jednostronny, to może być ból klasterowy. Klasterowy ból głowy charakteryzuje się tym, że nie powinien nigdy pulsować, natomiast jest to po prostu taki ból stały, można powiedzieć. On jest trochę krótszy od migreny, ten napad nie powinien trwać więcej niż kilka godzin. Co jest charakterystyczne dla niego, to to, że przeważnie towarzyszą mu różne objawy, tak jak na przykład łzawienie, tak jak na przykład wylew krwi malutki do spojówkowy, czyli mamy tak jakby kropelkę w krwi w naszym białku oka w cudzysłowie. Może nawet dojść do obrzęku twarzy. Tutaj w klasterowym bólu głowy, tak jak powiedziałem, on może być tu gdzieś tak, stosujemy podobne leki czasem niż w migrenie, oczywiście nie zawsze. Tutaj lekarz rodzinny może mieć problem z leczeniem i z rozpoznaniem. Mi zdarzało się takie bóle leczyć, zdarzało mi się takie objawy rozpoznawać. Natomiast co jeszcze może w tej lokalizacji nas zmylać? Co może nas jeszcze boleć? Skoro jesteśmy w okolicy tutaj skroni, prawda, tutaj okolicy nawet policzka, to pamiętajmy o tym, że tutaj również może nas boleć tak zwana neuralgia nerwu trójdzielnego. Celowo pokazuję tu takie trzy paluszki, ponieważ ten nerw trójdzielny dzieli się, jak sama nazwa wskazuje, na trzy gałązki. Te bóle mogą być bardzo silne, dotyczyć właśnie tej okolicy. Pacjenci opisują to jako potwornie silny ból. Leczy się go jeszcze inaczej niż migrenę, ale też lekarz rodzinny, jeśli zna się na tym, może takiego leczenia się podjąć, ale nie ukrywajmy, że te bóle też są zadaniem dla neurologa, który będzie tutaj się na pewno lepiej znał niż lekarz rodzinny. Mówię oczywiście o sobie. Co jeszcze może nas boleć w tej okolicy? Idziemy sobie kawałeczek dalej, mianowicie oko i tutaj okolice, wokół oczu. Tutaj może nas boleć, uwaga, choroba oczu, czyli jaskra. To jest wtedy silny ból, który tak jakby rozpiera, tak jak gałkę oczną. Oczywiście u każdego może to wyglądać troszkę inaczej, ale przeważnie pacjenci opisują to jako taki napadowy ból rozpierający oka, okolic tutaj oczodołu. Można opisać to też poniekąd jako ból głowy, ale oczywiście nie trzeba. W głębi, też oczywiście oczodołu, w głębi tutaj tych okolic, pacjenci również opisują ból zatok klinowych. Oczywiście zatoki to jest ogromny temat, na inny zupełnie film. Zatoki klinowe to jest jeszcze taki, powiedzmy, podtytuł, bo te zatoki są dosyć nietypowo położone. Wiadomo, zatoki nam się głównie kojarzą tu z czołem, tutaj ze szczękami, ale rzadko kiedy wiemy,
Albo myślimy o tym, że te zatoki również są w głębi, w cudzysłowie, i to są właśnie zatoki klinowe. Tutaj ból może być bardzo nietypowy. I tak, oczywiście przechodzimy do czego? Do bólu zatok, tak? Tutaj oczywiście każdy z nas prawie miał w życiu swoim zapalenie zatok. Ja miewam je mniej więcej raz na rok. To jest dosyć charakterystyczny ból, przeważnie jednostronny, na przykład jeśli bolą nas zatoki czołowe. Oczywiście temu towarzyszą objawy infekcji, więc z tym raczej problemów mieć nie będziecie. Katar, gorączka, silny ucisk, rozpieranie w okolicy czoła, jeśli oczywiście to dotyczy zatok czołowych, jeśli tu bardziej szczękowych, to możemy tutaj czuć w dyskomfort też takie uczucie rozpierania i bólu tutaj właśnie w tej okolicy. Co zrobić z takim typowo bólem, który w sumie nie wiadomo skąd się wziął i nie spełnia żadnych kryteriów z tych bólów, co opisałem? Przeważnie jest to tak zwany napięciowy ból głowy. On też może być jednostronny, żeby było łatwiej, tylko że on to jest... Pacjenci przeważnie opisują to jako uczucie ściskania albo rozpierania po jednej stronie. I teraz uwaga, gdzie on może być? Ten napięciowy ból głowy może być prawie wszędzie. Czoło tutaj, okolice ciemieniowe, nawet okolice tutaj potyliczne. Ten ból akurat jest dosyć łatwy do leczenia, ponieważ zobaczycie różnicę, jeśli tylko połkniecie tabletkę na przykład z ibuprofenem, paracetamolem, może z dodatkiem nawet kofeiny. To jest taki ból, który powstaje przy stresie, zmęczeniu i to jest właśnie ten, powiedzmy, typowy ból głowy człowieka, który naprawdę jest przeciążony pracą, przeciążony problemami rodzinnymi, tudzież różnymi problemami zdrowotnymi. To jest właśnie ten ból, który najczęściej występuje u mnie w przychodni i leczy się go stosunkowo łatwo. Pamiętajmy, że też ten ból może towarzyszyć obniżonemu nastrojowi. Ten ból może też występować, kiedy jesteśmy bardzo głodni, tak? Jesteśmy źli, wiadomo, mężczyzna głodny, kobieta też. Głodni to źli, tak? Więc tutaj oczywiście ta tabletka może zadziałać i to są bóle bardzo takie niecharakterystyczne. Jako ciekawostkę dodam jeszcze, że być może nie spełnia to kryteriów bólu głowy, ale tu też może być w okolicach żuchwy, prawda, gdzie się łączy żuchwa, może być staw skroniowo-żuchwowy bolesny. I to jest tak zwany zespół, jak i skroniowo-żuchwowy. Mądra nazwa na co? Po prostu na ból. Łatwo sprawdzić, czy to jest faktycznie ból zestawu skroniowo-żuchwowego. Wystarczy przycisnąć tu, otworzyć, jak boli, to rzeczywiście znaczy, że jest problem jakoś z tym stawem, no bo tu po prostu jest staw. I moi drodzy, to jest wszystko na dzisiaj. Jeśli chodzi o bóle głowy, to pamiętajmy, że tych przyczyn jest oczywiście ogrom. Nie wspomnieliśmy tutaj o udarze. Udar oczywiście to jest ból głowy, ale też przeróżne objawy, na przykład zaburzenia mowy, utrata na przykład czucia w połowie twarzy, czy w ogóle całe ciało, połowa ciała ma pewne zaburzenia czucia i wtedy należy zawsze dzwonić po karetkę. Ale tak jak mówię, nie poruszymy tutaj wielkich kwestii bólów głowy, nie poruszymy wielu przyczyn internistycznych, neurologicznych, nie poruszymy tutaj przyczyn też ortopedycznych za bardzo, nie poruszymy też przyczyn, powiedzmy, infekcyjnych, bo to też jest ogrom wiedzy. Mówimy tylko o rzeczach, o przyczynach bólów głowy, które są najczęstsze. Tak przynajmniej wynika z mojej praktyki. Moi drodzy, opisujcie swoje bóle głowy, jakie wy mieliście przygody z leczeniem bólów głowy, jakie są wasze spostrzeżenia. Zapraszam do komentowania. Ja nazywam się Michał Domaszewski, jestem specjalistą medycyny rodzinnej i życzę wam Gorąco zachęcam do subskrypcji mojego kanału na YouTubie, ale jeśli jesteście zainteresowani też rzeczami nie tylko medycznymi, to również zapraszam na mój Instagram Michał Podłoga Domaszewski. Inni wolą podkreślnik. W każdym razie w formie bardzo lekkiej prowadzę również konto na TikToku.